Widzicie właśnie narzędzia, które są niezbędne w warsztacie. Czy to będzie stolarka, czy to będzie ślusarstwo, czy to będzie spawalnictwo. Każdy z tych ścisków się przyda. Ale dzisiaj główne skrzypce zagra ten ścisk. Jest to ścisk zapadkowy. O nim dosłownie za sekundkę. Opowiem Wam w dwóch dokładnie słowach, czym są te wszystkie ściski. To jest ścisk do klejonki, ścisk śrubowo-rurowy, czy też ścisk rurowy. To są zwykłe, klasyczne ściski śrubowe o małych zakresach z rączką drewnianą, z rączką z tworzywa. Tutaj jest o większym zakresie, w sensie ściskania do, no właściwie czy do stali, czy do drewna. Ten jest całkiem pokaźnym ściskiem. Szczypce Morsa z elementem do zwalniania bądź po prostu zaciskania. Tu jest regulacja szerokości szczypiec. Ale tutaj właśnie jest meritum naszego filmu. Załóżmy, że chcę tą kantówkę przyczepić i ścisnąć tutaj w tym miejscu. Jeśli chodzi o ściski śrubowe, wiadomo, odkręcamy śrubę, zaciskamy i przykręcamy. To jest jeden, drugi i trzeci typ. Śrubówką, w sensie zaciskiem rurowym, no można. Ma tutaj regulację przód-tył. Można szybko to wyregulować. No ale jak mamy taką długą rurę, no to ciężko, żeby to po prostu było tak do góry, bądź na dole. Także jeśli mamy krótką rurę, ok, tymczasowo możemy sobie to chwycić. Później mamy szczypce Morsa. Tu jest prawie maksymalny zakres. No i to jest właśnie ograniczenie szczypiec Morsa, że mają dużą siłę ścisku. Tutaj ogólnie jakbyśmy mieli jakąś stal czy cokolwiek, można na spokojnie to chwycić, ale już widzicie, kantówki nie chwycimy. A omawiane właśnie dzisiaj ściski zapadkowe, zwalniamy blokadę, przyczepiamy i dziękuję. I to już się trzyma. Ten ścisk zapadkowy ma 250 mm długości. Są krótsze i są dłuższe. Nie pamiętam, jakie są najkrótsze, ale najdłuższe mają metr. Są to ściski kute. Na końcu mają śrubę. O, tu macie wymiary. 250 na 100. 100 to jest akurat długość tych szczęk, a 250 to jest długość tych szczęk. Ograniczenie tutaj długości tą śrubą jest spoko, bo nigdzie nie ucieknie właśnie ta szczęka. Co ciekawe, spłaszczony czubek, dzięki czemu możemy sobie to na jakiejś fajnej płaskiej powierzchni naprawdę ładnie ścisnąć. No i rzecz najważniejsza, ten mechanizm. Mechanizm działa troszeczkę jak ręczny w aucie, że w momencie, jak to zaciskamy i ściskamy jakiś materiał, no to żeby cofnąć i zwolnić ten uścisk, to musimy delikatnie całość ścisnąć i wtedy możemy swobodnie podnieść ten ząbek. Jeśli chodzi o ten mechanizm, już Wam tylko przesunę ten... O właśnie. Jeśli chodzi o ten mechanizm, tutaj nie ma żadnego elementu z tworzywa. To wszystko jest metalowe. Nie ma miejsca tutaj na jakieś tworzywo, inne gadżety. No i śmiga to naprawdę, jak widzicie. Zaciskanie jest mega szybkie. Tutaj jest fajne dostosowanie się do krzywizny materiału. Ściska się po prostu szczęki i zaciska się po prostu całą tą dźwignię. Standardowo, tak jak przed chwilą wspomniałem, żeby to zluzować, w sensie, żeby odpuścić materiał, dźwignia troszeczkę do siebie i ząbek do góry. Dobra, co jest jeszcze istotne? Bardzo wytrzymałe są te ściski. Za chwilkę Wam pokażę ścisk, z którego korzystam 2 lata. Te są świeże. Mówię te, bo kupiłem kolejne 3. Kosztują około 8 dyszek, więc jak dla mnie za taką szybkość właściwie ściskania materiałów jest jak najbardziej cena w porządku. Tym bardziej mówię, że 2 lata oram swój ścisk i on po prostu poddać się nie chce. Jak widzicie, tutaj są takie osmolenia, są takie kropeczki i tak dalej. To głównie służy mi do spawania. Są jeszcze osoby, które na przykład odcinają, poczekajcie, niech się zastanowię. A, tutaj odcinają całą tą górną szczękę i wsadzają tutaj pin 16 bądź 20, teraz nie pomnę, kurczę. Nie pamiętam, jakie były systemy. 16 chyba 28 mm. I wtedy mają tutaj to ucięte, przyspawane mają taki pin.
i tym pinem wciskają to do otworu w stole spawalniczym i robią klik. I mają wtedy imany materiał. A teraz pokażę Wam, jak wygląda ścisk po 2 latach używania. Tak prezentuje się ścisk po 2 latach używania na warsztacie. Sam osmolenia, bo głównie służył do rzeczy po prostu spawalniczych. I za chwilkę Wam pokażę mechanizm tych ząbków zupełnie z bliska. Ale tu możecie ocenić, że właściwie zużyć na tym ścisku kompletnie nie ma. Także mówię, 8 dyszek, zajebista sprawa. Kupiłem 3 kolejne. Dobra, teraz zbliżenie na te ząbki. Hop. I zobaczcie, jak to wygląda. Właściwie 0 oznak zużycia. Ok, gdzieś tu będzie zobaczcie, na tym ząbku, tutaj, na tym głównym. Dalej, fokus teraz łap. O, jest gdzieś tam jakieś drobne wyślizganie, ale słuchajcie, 2 lata. Jakby nie było. Tutaj, o. Tutaj jest jakieś, a to nie wiem, czy to jest uszczerbienie. Nie, nie jest uszczerbienie, to jest brudne po prostu. A nie, gdzieś tam delikatnie, zobaczcie. Gdzieś tam jakieś drobne naprawdę wyszczerbienie jest, ale to nie jest jakieś ultra duże. To jest najczęstszy zakres, jak on tutaj pracuje. Bo w gruncie rzeczy to na któryś trzeci albo czwarty ząbek najczęściej właśnie wskakuje. No ale słuchajcie, 2 lata, tak jak już wspomniałem. No jak dla mnie to jest naprawdę złoto. Bardzo dobra siła ścisku tutaj, materiału. Fajny zakres, bo zakres jest naprawdę przepotężny. No to jest akurat 250, tak jak wspomniałem. Są jeszcze krótsze i dłuższe. Ale no mówię, ta szybkość przede wszystkim, nie? Hop. Aha, bo nie jest do końca. I hop. I to jest naprawdę wszystko. Dziwię się w ogóle, czemu nie było, właściwie nie mogłem znaleźć recenzji, jak ja sam chciałem kupić. Recenzji, no jakiegokolwiek filmu nie było na temat tego ścisku. A jest naprawdę godne polecenia, dlatego ja nagrałem ten materiał. Mam nadzieję, że się spodobał. No, to chyba na tyle. Do zobaczenia.